Przez trzy dni, 23, 24 i 25 maja w Szkole Muzycznej w Kozienicach przeprowadzono rekrutację nowych uczniów na rok szkolny 2022-2023. Jest to o tyle ważne dla nas, ale również dla dzieci, no, że muszą się stawić na tak zwane badanie przydatności do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, w cudzysłowie nazywane egzaminem wstępnym. Ja to nazywam nawet zgadywanki muzyczne, bo rozmawiamy z dzieckiem 6-7-letnim, 8-9. No i dzieci wykonują kilka zadań, które związane są z tym, co słyszą w swojej głowie. No Te zadania są zapisywane przez komisję i oceniane w pewien sposób. 30 maja w szkole zostanie podana lista osób zakwalifikowanych na następny rok szkolny do szkoły muzycznej. Istnieje możliwość, że każdy z kandydatów może zostać zakwalifikowany, co nie oznacza, że dostanie się na ten instrument, który sobie wybiera. Dlatego pozwoliliśmy sobie, aby w podaniu było napisane przynajmniej dwa instrumenty, na których dany kandydat chciałby grać. Dlaczego? Dlatego, że no, pojawia się tutaj element tak zwanej konkurencji. Czyli może się tak zdarzyć, że zostaniemy zakwalifikowani, ale nie na ten instrument, ponieważ konkurencja jest lepsza. I wtedy proponujemy inny instrument, równie piękny. W szkole uczyć można się nauki gry na 11 instrumentach. Przyszli uczniowie szkoły muzycznej mieli okazję poznać je wszystkie podczas specjalnego koncertu zorganizowanego w placówce przed egzaminami. Przypomnijmy, szkoła oferuje naukę w dwóch cyklach. Dzieci starsze powyżej 10 roku życia są przyporządkowywane do cyklu czteroletniego, tego starszego, tak zwanego młodzieżowego. Dzieci do lat 10 uczą się w cyklu sześcioletnim, tak zwanym dziecięcym. Zatem czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy przystąpili do rekrutacji.